Panorama ziemi prezentowała się znakomicie. Piotrek nie widział w życiu nic tak pięknego, jak niebieskawa poświata ozonu wypełniona chmurami i przepastnym oceanem. Jego dom za dnia wypełniony był blaskiem kolorów, a kiedy statek kosmiczny, w którym przebywał, poczynał usadawiać się w cieniu planety, wtedy wszystkie metropolie żarzyły się przyjemnym, żółto-pomarańczowym światłem. Podoba ci się widok? Powiedziała jego przybrana matka, uśmiechając się przyjaźnie. Tak. Odparł Piotrek i podbiegł do niej. Matka uściskała go serdecznie, po czym oboje usiedli na czymś w rodzaju ławki, wokół której znajdowała się szklana kopuła z hartowanych, przezroczystych komponentów. Czy nie moglibyśmy już polecieć na powierzchnię Ziemi? Spytał malec, spoglądając niepewnie na matkę. To na razie nie jest konieczne. Uspokoiła go przybrana rodzicielka, po czym sięgnęła do pasa i wyciągnęła coś w rodzaju niewielkiego sześcianu. Kostka owa była artefaktem, który potrafił wyprodukować wiązkę plazmy, aby przepalać metal, wyświetlać ważne dane i informacje w formie hologramu i mógł posłużyć jako apteczka pierwszej pomocy. Jednym słowem, niezbędnik harcerza. Młodzik wziął owy przedmiot do rąk i ucieszył się. Była to bowiem pierwsza tak ważna i istotna rzecz, iż musiało to znaczyć, że już dorósłby ów przedmiot posiadać. Wcześniej matka nie pozwalała mu bawić się żadną z jej rzeczy, a teraz powierzała mu bardzo istotny przedmiot po raz pierwszy. Przybrana rodzicielka wytłumaczyła chłopcu dokładnie, jak może korzystać z owego artefaktu i gdy już skończyła, drzwi śluzy otworzyły się i wszedł do nich pewien wojskowy o marsowej minie. Matka Piotrka zasalutowała od niechcenia. Była wyższa stopniem od delikwenta, który ważył się zakłócić im konwersację. Piotrek odruchowo wyprostował się i zasalutował, na co wojskowy nie zareagował. Traktował go jak powietrze. Przybrana matka Piotrka wyprostowała się, po czym powiedziała. Czy wszystko gotowe? Tak jest, wszystko przygotowane. Widzisz, Piotrek, niedługo wylądujemy naszą gondolą na powierzchni Ziemi. Gdzie chciałbyś najpierw wylądować? To mówiąc, matka nacisnęła guzik na jednej ze swoich obrączek, która z kolei wyświetliła geografię planety w uproszczonej formie. Chłopiec przyjrzał się widokowi, po czym spytał. A skąd mnie zabrałaś, mamusiu? Na to pytanie domniemana rodzicielka Piotrka wskazała jednym palcem na Europę, a konkretniej na jej środek. O ile dobrze pamiętam, znalazłam cię tutaj. Hologram przybliżył obszar kontynentu europejskiego i zatrzymał się na jednym z większych miast. Chłopiec tylko uradował się na widok miejsca określonego etykietką Poznań. Piotrek jednak nie mógł dokładnie odczytać znaków napisanych w języku polskim ani jakimkolwiek ziemskim. Przywykł już do hieroglifów, które wyświetlały się na ekranach statku kosmicznego, na którym się znajdował. Rozumiał także kontekst i przesłanie owych symboli. Kochanie, zostaniesz tu na chwilę. Mama musi porozmawiać z oficerem. To usłyszawszy, Piotrek pokiwał głową, odprowadzając dwójkę postaci wzrokiem, aż nie zniknęli za srebrzystą śluzą. Jeszcze raz spojrzał na panoramę Ziemi, po czym włączył artefakt. Urządzenie natychmiast wyświetliło wszelkie informacje o planecie, jak i o ludziach, którzy ją zamieszkiwali. Chłopiec studiował znane mu hieroglify aż do momentu, aż czas nie począł mu się dłużyć. Nieco znudzony, zaczął powoli uczyć się alfabetu, jakiego używali ziemianie. W dość krótkim czasie zauważył powtarzające się symbole, które nazywane były literami. Uważnie przeglądał zdjęcia gazet, zafascynowany bardziej tam zamieszczonymi zdjęciami, niżeli realnymi informacjami.
W końcu, gdy już upłynęła godzina w ziemskim rozumieniu tego słowa, matka powróciła. Długo cię nie było. Wybacz, skarbie. Musiałam przygotować parę rzeczy. Jak myślisz, Piotrek, czy byłbyś w stanie napisać poprawnie raport wojenny? Chłopiec skrzywił się na te słowa. Nie był w tym dobry. Ilekroć mama prosiła go, aby napisał raport, ten układał zdania niedbale i niezdarnie. Czasami lał po prostu wodę, co owocowało niezdaniem testu u matki. Jednak pomimo wielu prób i porażek, w końcu nauczył się pisać tak, aby raport był w miarę poprawnie napisany. Wiązało się to jednak z wieloma godzinami poprawiania i czytania poprawek aż do znudzenia, a tego nie chciał. Młodzik niechętnie, ale pokiwał głową na znak, iż jest do tego zdolny i bardziej przygotowany już nie będzie. W odpowiedzi matka wzięła go za rękę i zaprowadziła do swojej kajuty. Piotrek wiedział już, że robi to po to, by się wyspał. Tylko on z całej załogi gwiezdnego statku wymagał 10 godzin snu. Sam pamiętał, jak kiedyś próbował przetrzymać mamę 3 ziemskie dni bez snu, ale ostatecznie skończyło się na tym, że zasnął na drugi dzień. Kajuta była dość przestronna z widokiem na gwiazdy. Piotrek czuł się już zmęczony, tak więc tylko podszedł do swojego komputera i zapisał w nim sobie notatkę. Za 10 ziemskich godzin napisać raport wojenny. Ustawił budzik, po czym położył się spać. Matka tymczasem włączyła swój komputer, który obwieścił jej przybycie falą niebieskich hologramów. Stąd matka Piotrka miała widok na rozstawienie, formację i planowanie floty, którą dowodziła. Przeglądała dane w milczeniu, co jakiś czas ukradkowo spoglądając na swojego syna. Pamiętała, jak znalazła go 10 lat temu na ziemi, porzuconego przez rodziców, głodnego, płaczącego i zziębniętego. Przygarnęła go, wykarmiła, odziała i nauczyła go wszystkiego, co mogło mu się przydać w rychłej przyszłości. Pomimo wielu sprzeciwów jej podkomendnych, nadała mu ziemskie imię – Piotrek. Uważała bowiem, iż lepiej będzie, jak chłopiec sam zadecyduje, czy chce pozostawić je takie, jakie jest, czy może chce je zmienić. Dzieciak jednak uparcie obstawał przy imieniu Piotrek, gdyż to było pierwsze imię, jakie nadała mu przybrana mama. Czas jednak płynął, a gwiezdna flota weszła na orbitę okołoziemską. Potężne niszczyciele, lekkie i zwinne szturmowce, powolne, ale wytrzymałe krążowniki. Wszystkie te klasy znajdowały się we władaniu jednej osoby. Minęła już 10 godzina i budzik komputera poczynał już dźwięczeć. Piotrek obudził się lekko zaspany, zaś matka przywitała go z uśmiechem na ustach. Pobudka, mały. Pamiętasz, co masz dziś zrobić? Napisać raport wojenny. Odparł niemrawo młodzik, przytulając się do przybranej rodzicielki. Ta odwzajemniła uścisk. Piotrek wiedział, iż jest ziemianinem, jednak prócz ciekawości do tej planety nie posiadał żadnej więzi z tym miejscem. Jego matka posiadała zielonkawą skórę, trójpalczaste ręce, czerwone owadzie oczy i aparat gębowy o dość drapieżnie wyglądających zębach. Do tego posiadała parę czułek, które spływały jej z przodu na tył głowy. Przybrana matka Piotrka nosiła na co dzień kombinezon wojskowy, który przylegał do jej opływowego ciała i łączył w sobie barwy czerni i czerwieni. Na co dzień niżsi stopniem wojskowi nazywali ją admirałem Grax. Dla Piotrka jednak była ona po prostu mamą admirał. Chłopiec zasiadał przed swoim hologramowym komputerem i wziął się za pisanie raportu wojennego.
Chwilę myślał nad tematem raportu, po czym z uśmiechem na twarzy napisał. Raport wojenny. Temat. Inwazja na Ziemię. Po czym zabrał się już do poprawnego pisania swojej pracy. Scenariusz Nieprawicz. Czytał Marcin Pleskacz. Patronami honorowymi Polish Creepypasta są Karol Kisiel, Maciej Dąbrowski i Peter Pinio. Dziękujemy.